Dzień dobry, witam wszystkich. Od dzisiaj w cotygodniowym cyklu będziemy się spotykać w telewizji Mysłowice. Jestem oficerem prasowym Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, aspirant sztabowy Ryszard Padewski. Bardzo mi miło. Na wstępie chciałem Państwu przekazać takie ciekawsze zdarzenia z bieżącego tygodnia. W dniu 3 września w dzielnicy Wesoła był napad na jedną z placówek parabankowych. Zamaskowany sprawca przedmiotem przypominającym broń steroryzował pracownicę punktu, zażądał wydania pieniędzy, zabrał około 8 tysięcy złotych, po czym zbiegł. No niestety dla dobra prowadzonego śledztwa bliższych informacji na chwilę obecną nie mogę tutaj udzielić. Trwają intensywne czynności zmierzające właśnie do wykrycia, ustalenia sprawcy. Następnym takim zdarzeniem, które warte jest odnotowania, to zdarzenie z kolei w dzielnicy Rymera, mysłowickiej dzielnicy. Kilka dni temu grupa 3 kobiet w wieku około 25 lat, wytypowawszy sobie kilka mieszkań zamieszkałych przez osoby samotne, zapukały, weszły do tych mieszkań, twierdząc, że była awaria, że chcą sprawdzić liczniki. Wpuszczone do wewnątrz, wykorzystały moment nieuwagi domownika, po czym skradły przedmioty. Skradziono pieniądze, biżuterię złotą, a także telefon komórkowy. W tym miejscu chciałbym przestrzec właśnie przed takim bezkrytycznym wpuszczaniem osób, których nie znamy, do mieszkań. Chodzi tutaj o to, że jeżeli to jest pracownik administracji, tudzież inny rzemieślnik, on zawsze powinien się wylegitymować. Jeżeli go nie znamy, legitymacja ze zdjęciem, z nazwą firmy, którą reprezentuje. W przypadkach wątpliwych można zażądać numeru telefonu, czy zadzwonić do instytucji, która wysłała tego rzemieślnika. A już w takich przypadkach, gdy rzeczywiście jakaś sytuacja wzbudzi u nas podejrzenia, że coś jest nie tak, no to wiadomo, telefon pogotowia policji 997. My zawsze przyjedziemy, sprawdzimy, wylegitymujemy takie osoby. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby też, jeżeli nie znamy, spisać taką osobę z legitymacji, nazwisko, to wtedy później dużo daje. Nawet jeżeli to wykonamy, to jeżeli będzie to potencjalny sprawca, to prawdopodobnie nas nie okradnie. Tutaj chciałem przejść teraz do spraw ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drogach. Mieliśmy w ubiegłym tygodniu do akcji tutaj ogólnowojewódzkiej 2009 rok pierwszego włączył się muzyk grupy Negatyw, a jej lider Metal Waluś. On tutaj będzie uczestniczył w akcji propagującej te bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Został na chwilę obecną wykonany plakat, który będzie w różnych punktach miasta i już jest przed Komendą Miejską Policji też umieszczony. On będzie promował właśnie te bezpieczne zachowania. Dlaczego? Dlatego, że ci niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są szczególnie narażeni na zdarzenia, które później skutkują obrażeniami ciała, nawet śmiercią. I tutaj zadaniem właśnie policji jest propagowanie tych bezpiecznych zachowań. I tutaj taki apel, że nie tylko piesi, natomiast kierowcy właśnie w rejonach tych miejsc przejść dla pieszych powinni zawsze zachować szczególną ostrożność. Jeżeli chodzi o lidera grupy Negatyw,
W przyszłym tygodniu, w czwartek 16, będzie on uczestniczył na terenie liceów mysłowickich w pogadankach, gdzie będą także przedstawiciele tutejszej jednostki policji. Jeżeli chodzi o ruch drogowy, to w bieżącym tygodniu policja zatrzymała 6 nietrzeźwych kierujących. Liderem był rowerzysta, około ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Także tutaj nadal tutaj też apel do osób, żeby jednak po wypiciu alkoholu nie wsiadały za tą kierownicę. I dla osób postronnych, którzy widzą taką osobę, że jednak, która wypiła i wsiada, żeby reagować, bo to jest jednak, to są jednak potencjalni zabójcy, trzeba sobie powiedzieć jasno, że stwarzają niebezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o takie właśnie niebezpieczeństwo, to zarówno z osobami, które są tak po tak zwanym jednym głębszym, są takie same niebezpieczeństwo stwarzają osoby, które są po użyciu narkotyków i właśnie śląscy policjanci włączyli się w ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem Brałeś, nie jedź. W dniu wczorajszym w mediach w województwie właśnie ta akcja była nakreślona. Chodzi tutaj głównie o to, że tutaj celem akcji jest uświadomienie młodzieży, że prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków może skończyć się tragicznie. Nie tylko dla kierującego, także dla pasażerów. Tutaj akcja będzie polegać głównie na umieszczeniu plakatów kampanii i nagłośnieniu właśnie celów kampanii w mediach. Na dzisiaj to już koniec, to była kronika policyjna. Na następną zapraszam za tydzień.